Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Michał, a was chciałbym zaprosić na trzeci już odcinek. Zagrajemy w Crash Bandicoot 3 Warped Alpha. W poprzednim odcinku przyszliśmy drugi Warp Room, no i nie pokonaliśmy Dingo Daila, gdyż nie został on zaprogramowany jeszcze w alfie tej gry. I dzisiaj witam was w poziomie high time. Dlaczego w tym poziomie? O tym przejdziemy za chwilę, ale najpierw chciałbym dać kilka ogłoszeń parafialnych. Po pierwsze, chcę Wam bardzo podziękować za odzew pod tymi pierwszymi dwoma odcinkami Skrzesza 3 Word Alpha. Jestem z tego tytułu bardzo zadowolony, bo widzę, że Wam się seria podoba i format, w jakim jest on prowadzony. Tak więc będę starał się oczywiście Wam dawać jak najlepszy kontent w jak najlepszym wydaniu. Drugi temat, chcę pozdrowić Faryna, jak i Krugera za ostatnie komentarze. Faryn pod pierwszym odcinkiem. Kruger pod drugim odcinkiem. Dziękuję bardzo za aktywność i. Jak widzicie, jest delikatna zmiana teraz w tym momencie, kiedy do was mówię, ponieważ zastosowałem się do rady faryna, co prawda dopiero w odcinku trzecim, ale jest już ramka ogarnięta, tak więc bardzo dziękuję za propozycję. Mam jeszcze jedno ogłoszenie parafialne bardzo szybkie, dlatego włączam sobie stoper. Proszę bardzo, jest stoper. Słuchajcie, jeżeli chcielibyście mi w jakiś sposób pomóc, aby seria dalej była w jak najfajnym stopniu oglądana jak i jak najlepsza pod względem montażu, to chciałbym, abyście zrobili jedną dla mnie rzecz. Oczywiście nie jest to obowiązkowe. Dlatego nie chcę, jakby was do tego zmuszać, ale jeśli macie wolną chwilę, chcecie mi pomóc w rozwoju kanału. To fajnie byłoby, gdybyście po obejrzeniu tego odcinka w całości odpalili ten sam odcinek na przykład na konsoli, żeby sobie tam w tle leciał. Na YouTubie w sensie, że tam nie wiem, jesteście na PS4, Xboxie czy na jakiejś innej konsoli, odpalacie sobie ten odcinek w tle, żeby po prostu przeleciał on sobie cały. Nawet nie musicie yy, jakoś się lampić, wyleby po prostu on leciał. Dlaczego? Ponieważ dzięki temu Wy mi pomożecie, żeby watch time troszeczkę delikatnie podskoczył. Byłoby bardzo fajnie, jeżeli tego nie chcecie zrobić, jak najbardziej to rozumiem. I nie będę was do tego zmuszał. Dobra, minuta 7 udało mi się zmieścić. Teraz przechodzimy do tematu. Dlaczego high time? Pewnie się zapytacie. Otóż jest to poziom, który zbagował mi się podczas, e, kiedy grałem po raz pierwszy w tą alfę. Coś, czego nie poruszyłem poprzednim razem, i poruszę to teraz, to to, że gra czasami w losowych miejscach potrafi się. Zaciąć i przez to, że ona się zatnie, no to potem oczywiście trzeba wszystko od zera restartować, a ja wolałbym tego typu sytuacji uniknąć. Dlatego sobie przyspidranujemy od razu ten poziom, dlatego nie będę dawał się atakować i robimy wszystko zgodnie z planem, tak jak być powinno. I właśnie w tym momencie gra mi się z jakiegoś powodu zacinała. Teraz mam nadzieję, że ten scenariusz się nie powtórzy. No i się nie powtórzył, jest wszystko jak najbardziej w porządku. Rundy bonusowej robić nie będę, gdyż ona się absolutnie niczym nie różni od finalnej wersji. Łap, łapmy kryształ i idźmy do góry, ponieważ tu na razie też zmian jakichkolwiek nie ma. No i dobra, jesteśmy u góry. Na razie nic się tutaj szczególnego nie wydarzyło. Wszystko tak jak miało być, nadal jest, tak więc myślę, że na zmiany jakiekolwiek. Na razie nie będziemy tutaj zwracać uwagi, bo póki co ich nie ma. I w ten oto sposób kończymy sobie high time. No to jak było trzynastka, to niech będzie czternastka. Roadkill. Ciekawie ten poziom się nazywa w y, prototypie, bo no jest to ciekawa nazwa, co tu mogę więcej powiedzieć. No, chciałem, chciałem w ogóle do czegoś nawiązać, ale y, zapomniałem. Mam ostatnio problemy z pamięcią, wybaczcie mi. Niestety. Tak więc, co tu mogę więcej powiedzieć? Coś chciałem powiedzieć i zapomniałem. Dobra, nieważne. Lecimy sobie z wyścigiem. Tym razem w nocy sobie lecimy, jak zauważyliście, zresztą. No, niczym się nie różni ten wyścig, tak naprawdę. Wydaje mi się, że wszystko tak, jak było, tak jest, chociaż przepraszam bardzo. Jest jedna różnica, a mianowicie liczba skrzynek. Wydaje mi się, że. No, będą tutaj delikatne zmiany, ale zobaczymy. No, tych skrzynek na pewno nie było. To w ogóle jest jakieś dziwne, bardzo, bo nie wiem, jak twórcy sobie wyobrażają, jak mielibyśmy zrobić tutaj 100%. Dziwne myślenie, bardzo, ale tu mamy żyćko i 100 z tych skrzynek. Tego też nie było. Tego nie było w finalnej wersji, tak samo jak tych skrzynek nie było. Total z skrzynkami był bardziej po prawej stronie, aniżeli po lewej, o ile mnie pamięć nie myli, a może mnie mylić. Dobra, teraz zabieramy się za poziom 11. Mieliśmy tutaj do zebrania czerwony klejnot, a więc myślę, że jest to jak najbardziej możliwe w Moim wykonaniu do zrobienia. What? Wy to widzieliście? Patrzcie na tą rybę. Spójrzcie na tę rybę. Przecież, jak ona się obraca, to jeszcze tutaj nie jest zaprogramowany model obracania się tej ryby, jak ona w sensie tym spinem atakuje. I to jest tak naprawdę tak, jakbyście krasza widzieli znowu. A ciekawe bardzo. Bardzo ciekawie w ogóle wygląda ta ścieżka śmierci w Alfie, ponieważ normalnie to jest czaszka. Tutaj mamy. Kość, znaczy czaszkę jakiegoś triceratopsa czy jakiegoś innego tam zwierzęcia dzikiego, może tak to ujmę. No, straciłem niestety akuaku, -aku, więc trochę kibel, że tak powiem, mentalny w tym momencie wleciał. I na tę chwilę póki co nie mogę nigdzie tego czerwonego klejnocika zlokalizować. Zakładam, że będzie on tak jak w finalnej wersji, czyli na samym końcu. No ale wszystkie nitra zniszczone. A gdzie jest czerwony klejnot? Hmm... Hmm... Gdzie jest czerwony klejnot, co? No, moi drodzy, zostałem oszukany. Ja zostałem oszukany w tym momencie. Perfidnie zostałem oszukany. Co ja tu mogę więcej powiedzieć? Nie ma czerwonego klejnocika. Czerwony klejnot w Alfie nie istnieje. Nie istnieje, rozumiecie to? Nie istnieje. Nie ma czegoś takiego. Nie istnieje, to wyparowało. To w ogóle nie ma racji bytu. Sorki za takie moje uniesienie się delikatne, no ale nie będę tego ukrywał, że są to sytuacje, które delikatnie mówiąc wyprowadzają mnie z równowagi, no ale no jestem w stanie zrozumieć, no jest to beta, prototyp, alfa, czy gamma, czy jakaś inna tam wersja, nie wiadomo skąd wzięta i zdaję sobie z tego sprawę, że jeszcze nie zaprogramowali oczywiście e, pojawienia się tego czerwonego klejnocika, jestem w stanie wybaczyć, okej? Okay? Ja tylko to pod content robię. Te reakcje swoje. Czas na poziom 15. Udręka za dzieciństwa. Naprawdę bardzo mocna udręka, moi drodzy. Teraz zapewne ktoś z was się spyta, dlaczego, Michare, dla ciebie to była od udręka ten poziom. Czy masz dla nas jakąś historię do opowiedzenia, która zmiotłaby nas wszystkich z planszy, jak narkotyki, Jasia, kapele? Tak, mam dla was historię przyszykowaną. A mianowicie historia jest taka, że za każdym razem, jak byłem mały. To bardzo, ale to bardzo często unikając kontaktu z tymi dwoma przygłupami, co oczywiście wymachują maczugą, to najczęściej niestety ja nadziewałem się na tę maczugę, co skutkowało oczywiście tym, że kiedy mądry Michał chciał uniknąć spotkania z tymi przygłupami, najczęściej lądował mordą w ekran. I ile ich tutaj, kurde, czy więcej was matka w domu nie miała? I tu w ogóle była wcześniej rzeczka wody, w sensie wcześniej, no później dodali te rzeczkę wody. Co jest grane? Halo, co to są za zmiany? Co to ma znaczyć? Dobra, bierzemy ten kryształ. I stąd wychodzimy. Uy, to wyglądało, jakby crash w tę zieloną skrzynkę chciał wlecieć. Śmieszna animacja. Słyszeliście ten przed chwilą dźwięk, co nie? To jest właśnie to, o czym Wam mówiłem, że ten prototyp alfa. Ma coś takiego, że te takie śmieszne dźwięki się odpalają, kiedy wchodzisz do poziomu. Nie, na, nie do każdego oczywiście poziomu, ale do niektórych poziomów tak. takie dźwięki nam towarzyszą. W niektórych poziomach chciałem powiedzieć. Jezus Maria, weź Michał, ty więcej książek zacznij czytać, bo twój język polski często jest kaleczony w najgorszy możliwy sposób, tak? Tylko chcę ci powiedzieć jako taką ciekawostkę. Spokojnie, nie musicie wzywać żadnego egzorcysty ani pisać mi w sekcji komentarzy jakiegoś najbliższego numeru do psychologa. Jest ze mną wszystko w porządku. Po prostu tak to już jest. Jak 10 lat robisz jeden i ten sam kontent, to w pewnym momencie pewne ADHD i pewne inne Twoje upośledzenie w mózgu, no, jest na porządku dziennym. Tak więc nie musicie nic robić w tym wypadku. Naprawdę nie róbcie nic. Ja chcę jeszcze nagrywać. No, powiem wam szczerze, że ten poziom. Nie różni się praktycznie niczym. Może poza tym, że mamy dwa zwykłe klejnoty do zdobycia, i teraz możemy tak naprawdę stąd wychodzić? Teraz możemy stąd wychodzić. Pewnie spytacie, dlaczego taką decyzję podjąłem? Czy nie zależy mi na tym drugim klejnocie? Nie. Ponieważ twórcy. Ja sobie ten poziom ogólnie ćwiczyłem, zanim nagrałem. Yy, no zanim widzicie ten odcinek, zanim nagrywam ten odcinek, to ja sobie ten poziom ćwiczyłem i wyszło na to, że. Nawet jakbym się teraz cofnął, to ten pojazd, którym my się poruszamy, on by nie został zniszczony. Nie zostałby. On by się sam nie doprowadził do samodestrukcji, ponieważ miałbym blokadę i nie mógłbym tam z powrotem wrócić. Więc, bez sens totalny, prawda? Myślę, że dochodzimy do wspólnego wniosku. Oczywiście, doktor Entropi, tak jak w przypadku Dingodile'a, nie działa, więc sobie nie zobaczymy, jak miała wyglądać pierwotna walka z Entropim. Szkoda. Więc jedyne co możemy zrobić w tym wypadku to zapisać przy Koko, która ma zapalenie spojówek i ma kolor zielony ten tęczów. I tak naprawdę to tyle z dzisiejszego odcinka. Mamy trzeci Warprom zaliczony. Myślę, że jeszcze tak jeden maksymalnie dwa odcinki i będziemy mieli całą serię skrasza trójki Alpha prototyp z głowy. Tak więc, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Napiszcie w sekcji komentarzy, co sądzicie. I jeżeli Wam się ten odcinek, jak i pozostałe spodobały, to nie zapomnijcie ocenić go łapką w górę. A jeżeli się nie spodobało, to łapką w dół, uzasadnijcie w sekcji komentarzy dlaczego. A nowe osoby, zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o filmach tutaj publikowanych. I to by było na tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Elo. Jo!